Wałbrzych Open 2023. Lecimy. Z tej strony Szemański Vlog, jesteśmy dzisiaj na Wałbrzych Open powered by Discpoint i gramy tutaj PDGA Citier. No zobaczymy jak to lata na wałbrzyskiej ziemi. Jak na razie fajnie, widzieliśmy parę dołków w stronę tee numer 1. Jest parę przewyższeń, jest parę ciasnych linii. No będzie fajne rzucanko tutaj w Wałbrzychu. Dzisiaj ze mną Bartek. Salut. I Martel. I gramy practice randa. Patrzcie jak to lata. Jak tam uważasz? Dołek numer 3, 105 metrów, par czwóreczka, fajny hejzerek. Ciekawe czy da się tam podlecieć. Jest duży uphill? Spory jest uphill. Ale uważam, wejście jest ciasne. Ciasne jest wejście. Chyba, że bardzo flippy midem i on się ustawi do pusza, nie? No, no driverem też nie. Zobaczmy. Pierwszy save. Going! Atakujesz pierwszym? Nie. Ale mi się wydaje, że to drive jest taki po prostu lekki, hajzy. No ja 90, nie? No nie ma to jak leśny kruciak, tak zwany kurczybyk, który jak nie jesteś pod koszem, to no już się nie da grać, bo zobacz. Ciekawy dołeczko. Tam na łąkę wylecieć i wziąć para, tak? No tak. Jest przed asfaltem chyba. Nie chcesz być w tych szakach tu na dzień dobry. Par 5 to 5 metrów downhill. Fajny dołeczek. Par 3. Par 3. Dawaj. Poświęcenie. Tam dłużej. Nice. The fairway. O nie. Just touch. No i Marcelek pokaże jak się. Kurwa. Nie nagrałem. Otóż. Ciekawe jak się to specjalnie dla ciebie, Artur. Szczapaszka. O paszce zapomniałeś. Jakbyś dodał paszkę, to. No ale to ja jeszcze mam parę burów. O! Drop! Dawaj! Ajujujuj! Ten Mindbender tak... Ten Mindbender ten tak... No i mamy rundka numer 2. Jest chase card. Dwa rzuty do zwycięzcy. Tak naprawdę trzeba cisnąć. Próba. Ale ty, szczerze? Bardzo ciekawe pole. Z początku byłem sceptyczny, ale piękne tutaj pole mają. Osiemnastka stała, bardzo przyjemna. Można naprawdę pograć fajny wynik tutaj. Jeszcze jakby tutaj więcej graczy dobrych przyjechało, no to te ratingi byłyby strasznie dużo wyższe niż tam aktualnie. Proszę bardzo. I Marcelo. Fajny, 8 metrów. I trzeba pilnować się na tym polu, bo jednak
Są to łatwe dołki, przyjemne dołki, ale to są takie wklejki typowe. Jeżeli wkleisz, no to masz easy birdie. Brzydki turniej z golfu. Wybrał się panowie. Podchodzimy na drobkę. Kto wciśnie, kręci power, sprawia nagrodę. Ja z ojciec dyrektor. Ojciec dyrektor. Nie. Mam mnie. O! Jareczku! Makoś lajta z tobą. Tak jest! Brawo z tymi! Cyk, 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 cyk. Tak nieśmiało trochę. Co mamy? Ręczniczek! Brawo Szymi! Bankrut. Musisz oddać patent. Wracasz na start. Minus patent. Idziesz do więzienia. Ustawiony. Oj, ten ręcznik jest leciutko. Ustawiony. No i jest. Pierwszy dzień za nami. Za chwilę zaczynamy finałową rundę. Niedziela. No, gra się spoko. Paciki siedzą. Mogły wyeliminować te błędy. To naprawdę można na tym polu fajną rundkę zagrać. No minusy wpadają, nieźle, ale sam fakt, że w takim polu w parku miejskim była możliwość i jest zrobiona, że tak powiem, osiemnastka, no to się ceni, to się naprawdę ceni. Pole wygląda świetnie, przygotowane bardzo profesjonalnie. No, szkoda tylko, że mało jest tutaj dobrych graczy, żeby pokazać tak naprawdę, co można wykręcić na takich prostych dołeczkach, gdzie tak naprawdę potrzebujemy tylko jeden dobry rzut i mamy birdie w kieszeni. No ale to są tak zwane wklejki, czyli teoretycznie linia nie jest ciężka, ale jak się nie wkleimy, no to walczymy o para czy o bugeja, więc więc fajnie. Dobra, zaczynamy drugą rundę. Patrzcie, jak to lata. Ciśniemy. Chcę już się odpuścić. Leja. Domin dzisiaj. Thank you.
i siadam. Brawo, pięknie. Dzień dobry, jak się czujesz z trzecim miejscem? Gratulacje. Bardzo dobrze, szczególnie hot round trzeciego dnia. W dniu, gdzie zagrałem dwie najsłabsze rundy. No. Nie uśmiechaj się tak do niego, wiem, że go nie lubisz. Brawo.